Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne byki. Zapraszam Państwa na miesięczną prognozę z kart Tarota na maj bieżącego roku. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Jeżeli z Wami nie rezonuje, zachęcam, sprawdźcie swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć, jest w opisie tego filmu. A tymczasem przechodzimy już do czytania. Karty, jak wiecie, mamy już potasowane. Teraz je tylko przełożymy. I już patrzymy, co tam u naszych byczków ciekawego w maju się zadzieje. Energia, z jaką wchodzicie w miesiąc maj. Dziesięć mieczy. Co pomaga bądź przeszkadza? As denarów. Wasze działania, zamiary. Królowa Buław. Co odchodzi do przeszłości, a co ma wpływ na teraźniejszość? Trzy miecze. O czym będziecie myśleć, co planować, analizować w tym miesiącu? Sześć mieczy. Dużo mieczy, kochane byczki, dużo. Ale akurat to myślę, że to już jest koniec jakichś ciężkich chwil dla Was. Najbliższa przyszłość. Sąd ostateczny. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Wasze czynniki wewnętrzne, Wasze takie odczucia, przemyślenia głębokie, takie wewnętrzne Wasze ja. Słońce. Bardzo fajnie, bo optymistycznie podchodzicie do wszystkiego. I mimo tych mieczy nie załamaliście się, widzę, pięknie. Otoczenie, rodzina, przyjaciele, współpracownicy. Król, rycerz, przepraszam, denarów. Już widzę, że chodzi o jakieś ciężkie sytuacje finansowe, być może o pracę, być może o jakieś rozliczenia i pamiętajcie, że te pieniądze będą, ale pomału idą, tak? Ktoś je blokuje, ktoś je wstrzymuje. Wasze obawy lub nadzieje. Umiarkowanie. I koniec miesiąca, cesarz. W tle czytania paść kielichów. Już kochani, już przepraszam Was, ale jakoś nie mogę się nauczyć rozkładać tego, żeby to się wszystko... O, teraz chyba będzie widać. Widać, ładnie widać. No dobrze, moi mili, to zaczynamy. No gdyby nie te dwie karty, macie super czytanie, od razu mówię. Ale bardzo się cieszę, ponieważ tak, trójka mieczy przyszła już do przeszłości, czyli jakieś wasze krzywdy, jakieś rozczarowania, ktoś, kto wam po prostu... powiedział coś niemiłego, źle Was potraktował, sprawił Wam przykrość, to już odchodzi do przeszłości. To jakieś ciężkie chwile. I Wy już jesteście w energii kończenia jakichś niedobrych dla Was historii, tak? Jakiegoś umęczenia, jakiejś wielkiej krzywdy, coś, co Was dobiło, przybiło, rzuciło po prostu o glebę. Sięgnęliście dna przysłowiowego, tak? Karta mówi o, no, jakiejś tutaj niefajnej historii. No, kamerka, rusz się, dobrze, jest. O, 10 mieczy. Ktoś po prostu uśmiercił tą kobietę. Poświęciliście się jakiejś sprawie, poświęciliście się jakiejś idei. Być może byliście w jakichś tutaj sytuacjach bezsilni, tak? No, ktoś Was zdradził, ktoś Wam zadał tutaj cios w plecy i jesteście bezsilni, tak? Czujecie się przegrani, ale całe szczęście jest to karna brama, czyli gorzej już być nie może, teraz będziecie po prostu wychodzić na prostą. No i teraz tak, karta, która pomaga lub przeszkadza, as denarów, czyli myślę, że chodzi tutaj o
sprawy mieszkaniowe, sprawy związane z pracą, stałą pracą, ogólnie z finansami, bardzo dużymi pieniędzmi, tak? Czyli wy się martwicie, czy będą jakieś pieniądze, czy będzie jakaś stała umowa o pracę, ci z Państwa, którzy tutaj no, myślą o pracy, czy będzie jakiś, nie wiem, podział majątku albo zwrot jakichś dużych kosztów, na przykład odszkodowanie, czy jakaś tutaj sytuacja, jakiś spadek, darowizna. Gra toczy się tutaj o jakieś niezwykle duże pieniądze, być może jakieś stanowisko, tak jak mówię, dobrze płatną pracę, ponieważ kończycie miesiąc cesarzem, czyli pozycją mocną, pozycją taką no, wysoką, że tak powiem, wysokich lotów. I ten as denar to jest właśnie ta, jakby to powiedzieć, istota tego problemu, tak? O nią tutaj będzie się toczyła cała rozgrywka. O te pieniądze, umowę lub jakiś majątek, mieszkanie, nie wiem, dom, jakąś nieruchomość. I wy się tak tym stresujecie, być może ktoś was wykorzystać chciał. Być może ktoś was tu nieładnie właśnie potraktował. Zdradził, też tak może być, ponieważ do przeszłości, tak jak już powiedziałam, no jakaś krzywda, którą ktoś wam wyrządził, przeszła, tak? Jakieś rozczarowaliście się jakąś sytuacją, tak? No ktoś po prostu zadał wam cios, nie dość, że w plecy, to jeszcze w serce, no ogólnie bardzo, bardzo jesteście, że tak powiem, zranieni. Ktoś no, nieładnie się tutaj zachował, być może jakaś bolesna prawda was dosięgnęła, być może ktoś użył ostrych słów, nietaktownych, niewłaściwych, i wyrządził wam tym wielką krzywdę. Więc to już jakiś smutek, jakieś cierpienie odchodzi do przeszłości i cieszę się, że w maju, kochani, to kończycie, tak? Kończycie coś związanego właśnie z materią. I teraz wasze działania. Bardzo mi się podoba królowa buła w waszych działaniach, ponieważ będziecie mieli energię do działania. To jest taki potencjał. Królowa buław się nie poddaje. Jak ją wyrzucą drzwiami, wyjdzie oknem. Jest to osoba bardzo sprytna, bardzo taka ekstrawagancka, może nie, chociaż troszeczkę też, ale taka, no wszędzie jej pełno, po prostu zaradna, bardzo sprytna, bardzo zaradna, bardzo taka przebojowa, umiejąca odnaleźć się w każdym środowisku i załatwić sobie każdą sprawę, tak? Czyli tutaj będzie jakiś potencjał do działania. Jakaś właśnie taka aktywność, przedsiębiorczość, spryt z tym związany, tak? Troszeczkę, no królowa buław wie, jak rozmawiać z ludźmi, wie, jak czasami nagiąć sytuację tak, żeby po prostu jej wyszło na wierzch, więc tutaj no taka troszeczkę czarownica, więc sprytnie będziecie działać i będziecie szybko działać. To nie tak, że będziecie, kurczę, myśleć, płakać i siedzieć w domu i zastanawiać się, co dalej. Nie, wy po prostu ogarniecie się i szybko zaczniecie działać, po prostu bardzo tak dynamicznie, z takim potencjałem, z taką odwagą, wielkim entuzjazmem do tego. To może być też taka historia, że być może myślicie tu o jakimś nowym projekcie, o założeniu własnej firmy albo właśnie poszukiwaniu nowej pracy, tak? Też tak może być, że tu jest jakieś działanie, jakaś taka wielka siła napędzająca was do działania. O czym myślicie, kochane byczki? Mamy w głowie tutaj 6 mieczy, czyli zupełnie nowy kierunek waszych działań, tak? Czyli zobaczcie, wy już się tu pozbieraliście po tej 10 mieczy i zbieracie swoje doświadczenie, manatki i planujecie podróż, planujecie ucieczkę w nowe, lepsze miejsce, tak? To jest wyjazd, to jest przeprowadzka, to jest zmiana kierunku toku myślenia, tak? Postępowania. Wy już wiecie, czego chcecie i po prostu w tej sytuacji, w której byliście, jest wam niewygodnie i planujecie to zmienić. 6 mieczy właśnie. Wyjazd, ucieczka, zmiana kierunku. Oczywiście też planowanie, pozytywne rozwiązania, tak? Jak najbardziej. Więc dobrze, że to macie w głowie, miecze to myśli, czyli dobrze myślicie, żeby się ewakuować z jakiejś po prostu chorej sytuacji i zmienić zupełnie środowisko pracy, środowisko życia,
zupełnie zmierzać w innym kierunku. Zmierzacie w kierunku cesarza tutaj, więc być może jakiś awans na wyższe stanowisko albo jakaś lepiej płatna praca, gdzie Was będą doceniać i będą po prostu więcej płacić wynagrodzenia. Wasze czynniki wewnętrzne. Bardzo ładnie, bo macie kartę Słońca, to znaczy, że macie wiarę w to, co robicie, bardzo podchodzicie do tego optymistycznie, jest w Was radość, chęć działania, energia, takie siły witalne, siły życiowe, które Was pchają właśnie do tego, żeby walczyć o swoje, tak? I takie pozytywne spojrzenie na wszystko, więc tutaj naprawdę no, bardzo dobrze, bo ta energia Was tylko będzie rozwijać, będzie Wam oświecać wszystkie sprawy. Ludzie powinni być dla Was tutaj życzliwi, nie powinno być żadnych komplikacji, ponieważ Wy emanujecie energią Słońca, energią bardzo pozytywną, bardzo taką szczerą, radosną, taką pozytywną nadzieję, tak? I teraz tak, Wasze otoczenie, tak jak już mówiłam, rycerz denarów, może być to mężczyzna 30-35 lat z trygonu Ziemi, byk, panna, koziorożec, ale to może być też Wasza energia. To może być ogólnie jakaś sprawa finansowa. No, ktoś tutaj pomału jedzie do Was z tym denarem, tak? Chce Wam coś ofiarować. Czy to będzie zwrot jakiejś pożyczki, czy to będą jakieś pieniądze, które Wam się należą, czy wynagrodzenie, czy premia, czy jakieś odszkodowanie, czy z tego podziału tutaj majątku coś, czy jakaś darowizna, czy jakaś właśnie drogocenna rzecz. To do Was idzie, tylko jeszcze jakiś jest zastój, jeszcze są jakieś tutaj, że tak powiem, ojej, myśli mi się rozbiegły, przepraszam, jakieś opóźnienia, tak, jakaś zwłoka w realizacji tutaj właśnie tego oczekiwanego, długo oczekiwanego przez Was rezultatu, tak. Coś drogiego tutaj Wam się należy i ono jedzie, ale bardzo, bardzo powoli. Wy już naprawdę no, prawie tracicie cierpliwość. Dlaczego mówię, że tracicie? Ponieważ karta, która mówi Wasze obawy lub nadzieje, czy Wy to wszystko wytrzymacie, tak? Czy będziecie mieli na tyle cierpliwości, żeby pogodzić te emocje, które w Was tutaj się przelewają? Czy utrzymacie nad sobą samokontrolę, żeby nie wybuchnąć, żeby jakoś w jakiś może nietaktowny sposób zaingerować w te sprawy, tak? Karta umiarkowania jest ogólnie kartą spokoju, takiego wyciszenia, cierpliwego właśnie oczekiwania, ale Wy no, zastanawiacie się, czy dacie sobie radę. Ja myślę, że tak, że dacie radę, że pogodzicie tutaj, będziecie nad sobą panować, utrzymacie tą samokontrolę i będzie dobrze. No i kończycie kartą cesarza. Karta cesarza mówi o sukcesie zawodowym jak najbardziej. Mówi też o sprawach wszelakich urzędowych. Karta cesarza to karta władzy, tak? Karta osoby, która ma niezłe zaplecze finansowe, ma już jakąś pozycję w społeczeństwie. Ogromny szacunek, autorytet, jakieś znaczenie, tak? Jest to zodiakalny baran, więc tutaj może taka osoba też mieć wpływ na jakieś tutaj Wasze decyzje. Co jeszcze? Cesarz jest to karta odpowiedzialności, tak? I stanowczości, asertywności, więc może się nauczycie mówić nie i czasami no, po prostu panować i być bezkompromisową osobą, tak? Wyznaczać warunki i być może kierować tutaj innymi ludźmi, jeżeli chodzi o pracę i będziecie mieli lepsze stanowisko pracy, pod sobą jakiś zespół, tak, ludzi, nad którymi będziecie tutaj zarządzać. Ogólnie bardzo fajna karta, mówiąca o tym, że Wasza sytuacja się ustabilizowała, jest na mocnej pozycji. Jeżeli chodzi o pracę, to bardzo dobra praca, dobrze płatna. Jeżeli chodzi tutaj o Waszego szefa, być może, że jest to Wasz szef, albo ktoś, kto Wam zleca tutaj właśnie jakąś robotę, jakieś zajęcie płatne, no to może być właśnie może jakaś rozmowa z nim, zaraz sobie tutaj dobierzemy, ale raczej mi wygląda o to, że Wy walczycie jakąś umowę o jakieś pieniądze i uda Wam się to, uda Wam się być może po zmianie tej pracy, tak, bo Wy tutaj w innym kierunku, w stronę tego cesarza właśnie się kierujecie, więc może to jest nowy, że tak powiem, szlak zawodowy. Nie dopowiedziałam karty sądu.
najbliższa przyszłość, szybkie zmiany sytuacji na lepszą, tak? Karta sądu mówi o takich nieoczekiwanych zwrotach w waszym życiu, na waszą korzyść, tak? Zwrot mamy tutaj w szóstce mieczy. Oczyścicie całą swoją tutaj atmosferę dookoła was. Być może powrócicie do kogoś lub do czegoś, być może do jakiejś starej pracy lub jakiegoś związku. To jest karta takiego uzdrowienia, poprawy waszej sytuacji życiowej, tak? Uwolnienia się od jakichś chorych, niedobrych dla was relacji, czy spraw, czy sytuacji, pracy, która być może was męczyła. No ogólnie macie byczki bardzo ładne czytanie, tak? Bardzo ładne. Cieszę się, że te smutki, te troski, te zmartwienia, te cierpienie jest już za wami. Tutaj macie naprawdę raz, dwa, trzy karty, cztery wielkich arkan, czyli ta sytuacja, która zapoczątkuje się w maju, może się jeszcze przełożyć do ostatecznego wyniku, na przykład gdzieś tak w ciągu 3 miesięcy, tak? Jeżeli planujecie jakiś wyjazd zagraniczny na przykład, bo macie zaproponowane wysokie stanowisko w nowej, lepszej pracy, no czyż to nie będzie całkowity zwrot w waszym życiu? I na szali tutaj, no właśnie, o szale mi chodziło, tak. Leży tutaj po prostu gwarantowana, stała, jakaś dobrze płatna posada, tak? Też tak może być. No i w tle czytania mamy pazia kielichów, który dba o wasze samopoczucie, o spełnianie sobie niespodzianek, troszkę może emocji, troszkę kreatywności, intuicji. Uważajcie, żeby nie brać tak wszystkiego do siebie, żeby nie przeżywać tego w jakiś właśnie taki przykry sposób, żeby te wasze emocje były uspokojone, jak tutaj w tym umiarkowaniu, tak? Żebyście nie wpadali w jakieś histerie, histeryczne płacze, a potem śmiechy, tak? Na takiej zasadzie. Paź Pucharów mówi też o tym, że możecie liczyć na swoje dziecko albo jakiegoś przyjaciela z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby, który zawsze wam pomoże, cierpliwie wysłucha, możecie mu się wypłakać na ramieniu i zawsze możecie się zwrócić do niego o pomoc. Ogólnie też karta mówi, że całe to czytanie, czyli cały ogólny tutaj rozkład ma znaczenie takie, żebyście sprawiali sobie przyjemność, tak? Żeby wam było dobrze, żebyście po prostu dobrze się w tym czuli, co robicie. Teraz, kochani, sobie dopowiemy karty. Zodiakalne byczki moje. Proszę o wyjaśnienie karty dziesiątki mieczy. Co spowodowało, że wy jesteście tacy przybici tą całą sytuacją? No tak, mamy ósemkę kielichów, czyli było odejście. Prawdopodobnie odejście albo ze związku, albo z pracy. I teraz chodzi tu o jakieś rozliczenia finansowe. Trzy miecze. Kto was tak nieładnie potraktował? Królowa denarów. Królowa denarów, byk, panna koziorożec, czyli trygon ziemi, albo może być to wasza szefowa była, tak? Jakiś pracodawca i chodziło o pieniądze. Więc tutaj jakaś poprzednia praca was bardzo tutaj zabolała, no nie fajnie się to skończyło. Królowa buław, wasze działania. Dwa kielichy, tak, czyli bardzo pozytywnie będziecie działać, tak? Z pozytywnym nastawieniem, z takim przyjacielskim nastawieniem i to będzie coś, co lubicie robić, więc być może jakaś nowa praca, jeżeli zaczniecie nowy biznes, jakąś nową pracę, to będzie to coś, co bardzo lubicie, moi kochani. I będzie wam to sprawiało przyjemność, poznacie tam fajnych ludzi, to będzie coś, co jest wam przeznaczone. Dobrze, 6 mieczy. Osiem denarów. Tak, czyli wy wyjeżdżacie w poszukiwaniu nowej pracy, jak najbardziej. Czyli to jest poszukiwanie nowego kierunku zawodowego, być może wyjazd zagraniczny, być może wyjazd do innego miasta albo po prostu zmiana pracy, czyli jakaś inna nowa firma. Sąd ostateczny.
3 denary, czyli nowe jakieś projekty, nowe oferty pracy, jak najbardziej. Super stała praca, dobrze płatna, może jakieś szkolenia, szlifowanie swojego warsztatu. Zaczynacie nową pracę, kochani. Nowy początek nowej pracy. No karty pięknie ze sobą mówią. Macie tyle denarów, więc to jest ewidentnie nacisk na pracę. Słońca nie będę wyjaśniać. Tutaj też nie umiem. Może tego cesarza jeszcze. Cesarz. Kto to jest ten cesarz? Ale mi się wydaje, że to jest nowe stanowisko pracy albo nowy pracodawca. Tak. 10 kielichów, czyli to jest spełnienie Waszych marzeń. Może to być ktoś, kto prowadzi jakąś firmę rodzinną, jak najbardziej. Może być to też Wasz partner życiowy, ale raczej by mi wyglądało na to, że to będzie praca, która będzie po prostu spełnieniem. To, co chcieliście osiągnąć, tak? Bo to jest 10 kielichów, jest to spełnienie emocjonalne. To jest pełnia szczęścia. I to jest szacunek, to jest takie życie w harmonii, zrealizowanie się. Więc Wy na tym stanowisku, kochani, tutaj się zrealizujecie. To będzie to, czego po prostu szukaliście. Teraz zobaczymy sobie jeszcze kartę radę dla naszych byczków. Proszę o jedną kartę radę. Jedna karta rada dla zodiakalnego byka na miesiąc maj 2019. 8 denarów. Kochani, rada jest taka, szukajcie pracy i idźcie w kierunku zawodowym, tak? No ewidentnie jest to czytanie dla tych osób, które chciały tu usłyszeć jakieś wiadomości o pracy. Jeżeli szukaliście pracy lub zmieniacie pracę, praca będzie i to taka, która po prostu będzie Wam sprawiała satysfakcję, będziecie się w niej świetnie czuli, będziecie robili to, co lubicie robić. I teraz afirmacja dla moich byczków. Przyszła mi na myśl liczba 15, dlatego po tasowaniu spod spodu odliczymy 15 kartę. I zobaczymy, jaka jest afirmacja na ten miesiąc dla Was, moi kochani. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, 13, 14, 15. Mój dom to spokojna przystań. I już zaraz czytamy. Kocham swój dom, kocham każdy jego kąt oraz ciepło i komfort, który mi daje. Przepełnia mnie spokój. Takie ciepło domowego ogniska, tak? Może związane to z pracą, może po przeprowadzce jakiejś, albo jakiś biznes domowy. Jak najbardziej. No już, kochani, będziecie wiedzieli, o co chodzi. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Sprawdźcie swój znak ascendentalny, jeżeli tutaj nie widzicie dla siebie wskazówek. Co jeszcze? Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, piszcie komentarze, udostępniajcie. Chcę zobaczyć Waszą aktywność na kanale, że jesteście, że słuchacie, żebyście byli widoczni, żebyście razem ze mną tworzyli ten kanał. Ja czytam wszystkie komentarze, jest mi bardzo miło, naprawdę. Jesteście tacy mili, coś wspaniałego, że może być taka pozytywna wymiana tutaj energetyczna. Ci z Państwa, którzy planują jakiś wyjazd na majówkę, kochani, życzę Wam słoneczka, życzę Wam wypoczynku, żebyście odpoczęli, żebyście się zregenerowali i fizycznie, i psychicznie, żebyście odpoczęli, zrobili tak zwany reset umysłu i żeby te chwile takie weekendowe po prostu dały Wam energię i siłę do dalszego życia, do działania i stawiania się wszystkim przeciwnościom losu. Kochani, pozdrawiam serdecznie, zapraszam na kolejne czytania i do usłyszenia.